1864 roku Królestwo Prus wraz z Cesarstwem Austrii wystąpiło zbrojnie przeciw Królestwu Danii. Przeważające siły koalicji pokonały Duńczyków, doprowadzając do włączenia Szlezwiku i Holsztynu do Związku Niemieckiego. Rywalizacja dwóch mocarstw o przewodnictwo w owym związku doprowadziła w 2 lata później do wybuchu wojny prusko-austriackiej. Ówczesny premier i minister spraw zagranicznych, Otto von Bismarck, udając uległość wobec polityki cesarza Napoleona III Bonapartego, uzyskał neutralność Francji w nadchodzącej wojnie. W rzeczywistości Bismarck prowadził własną grę, ukazując swój polityczny geniusz. Wiedząc, że pruskie tyły pozostaną zabezpieczone, wszedł w układ z niedawno powstałym Królestwem Włoch i wspólnie zaatakowano Austrię. Dzięki błyskotliwości i talentom dowódczym Helmuta von Moltke, armia austriacka została rozbita i wkrótce cesarz Franciszek Józef podpisał akt kapitulacyjny. Konsekwencją tego wydarzenia było rozwiązanie Związku Niemieckiego i włączenie części jego członków do Prus. Z pozostałymi utworzono Związek Północno-Niemiecki, kontrolowany przez rząd z Berlina. Aneksje powiększyły terytorium pruskie o ponad 2000 km2 oraz zwiększyły liczbę ludności o 7 milionów obywateli. Zagrożenie to zostało zauważone przez Napoleona III. Dodatkowo po zwycięstwie nad Austrią kanclerz Bismarck zrzucił maskę i zmienił swą dotychczasową przyjazną postawę wobec Francji. Wiedząc, że starcie z siłami cesarza Bonapartego będzie nieuniknione, dążył do doprowadzenia do takiej sytuacji, by to Francuzi wypowiedzieli wojnę Prusom. Kanclerz zawierał sojusze z południowymi krajami niemieckimi, między innymi z Bawarią i Wirtembergią. Sprzeciwił się również wykupieniu Luksemburga przez Francuzów, a w 1868 roku utworzył ogólnoniemiecki parlament celny. W samej Francji Napoleon tracił poparcie, skarbiec pustoszał w zastraszającym tempie, a przez kraj przelewały się fale strajków. Cesarz, by umocnić swe rządy i zapewnić panowanie dynastii Bonapartych na długie lata, potrzebował głośnych sukcesów. Te dawałaby mu zwycięska wojna. Oba mocarstwa dążyły do jej wybuchu, gdyż Prusy również trapiły problemy wewnętrzne oraz ostatecznie zmierzały ku zjednoczeniu Niemiec. Napoleon szukał więc pretekstu do ataku, a Bismarck co rusz podsycał nastroje, wykorzystując i kreując ówczesne wydarzenia. Zapalnikiem do rozpoczęcia wojny była sukcesja hiszpańska. Po detronizacji dynastii Bourbonów, Sejm hiszpański zaoferował objęcie tronu księciu Leopoldowi von Hohenzollern. Zarówno Leopold, jak i król pruski Wilhelm nie przejawiali chęci objęcia rządów w niestabilnej Hiszpanii. Jednakże Bismarck, chcąc upokorzyć Napoleona III, namówił Leopolda do zgodzenia się na tę propozycję. We Francji zawrzało. W sprawę mocno zaangażowała się żona cesarza, Hiszpanka Eugenia. Dyplomatycznie wymuszono na królu Wilhelmie, by ten powstrzymał swego siostrzeńca od przyjęcia korony, czego faktycznie dokonał. Mocno zawiodło to francuskiego ministra Gramonta, jak i również Bismarcka. Gramont jednak dalej parł do wojny, żądając od króla Wilhelma, by ten złożył oświadczenie na piśmie, deklarując zrzeczenie się korony hiszpańskiej. Oburzony król nie mógł zgodzić się na takie traktowanie. Odwołał więc zaplanowaną audiencję dyplomaty francuskiego. Wilhelm I w tym czasie przebywał w Bad Ems i stąd postanowiono wysłać depeszę do Francuzów, informując o całej zaistniałej sytuacji. Bismarck wyczuł okazję i przeredagował depeszę, łamiąc w niej wszelkie zasady protokołu dyplomatycznego. Następnie rozesłał ją do gazet. Francuzi zostali upokorzeni, a kanclerz dzięki depeszy emskiej dostał to, czego chciał. 19 lipca 1870 roku Napoleon III wypowiedział wojnę Prusom. Nadchodzący konflikt zbrojny rysował się jako starcie odmiennych stylów prowadzenia wojny. Francuzi posiadali 400-tysięczną armię, złożoną z weteranów wielu wojen, którzy jednak często pozostawali nieposłuszni dowódcom. Brakowało również rezerwistów. Armia Prus liczyła 300 tysięcy żołnierzy, którzy nie byli tak doświadczeni jak przeciwnicy, ale wyróżniała ich karność. Oraz armia ta mogła zostać wzmocniona rezerwą, liczącą 900 tysięcy poborowych,
gdyż dzięki obowiązkowej służbie wojskowej wielu mężczyzn zostało przeszkolonych. Francuzi dysponowali najlepszymi karabinami w tamtych czasach. Prusacy zaniedbali ten element, ale za to mocno postawili na rozwój artylerii. Francuzi dysproporcje w liczebności armii mieli zniwelować szybkością działania. Według wyliczeń, wojska cesarza mogły w ciągu 2-4 tygodni zostać rzucone na front. Prusacy do pełnej mobilizacji potrzebowali 7 tygodni. Jednakże w kwaterze dowodzenia Napoleona nie przygotowano żadnych planów ataku oraz nikt nie wykorzystał rzekomej przewagi, przez co wojska francuskie zatrzymały się przed Renem. Za rzeką stała podobnie liczna armia pruska, z tą różnicą, że von Moltke już w 1866 roku przygotował plan najazdu na Francję. Stąd w sierpniu siły z Prus, Bawarii, Saksonii, Badenii i Wirtembergi liczyły już 320 tysięcy. 3 sierpnia wydzielono część żołnierzy z francuskiej armii Renu i zajęto Saarbrücken. Ze strategicznego punktu widzenia manewr ten nie miał sensu, przez co wkrótce zawrócono wojsko, wywołując jedynie chaos komunikacyjny. Z kolei 3 armia pruska ruszyła do Alzacji, gdzie znajdowało się 45 tysięcy żołnierzy francuskich pod wodzą marszałka Macmona. Aby obsadzić tak rozległy teren, musiał rozdzielić swoje dywizje. Zostało to wykorzystane pod Wissembourgiem, gdzie stacjonowało ponad 8 tysięcy żołnierzy francuskich. Dowódca Douai zaniechał rozpoznania. Nie wiedział więc, że zbliża się do niego 80-tysięczna armia pruska pod wodzą kronprinca Fryderyka Wilhelma. Obie armie dzieliła rzeka, więc Bawarczycy rozpoczęli przeprawę. Jednakże francuscy weterani wyposażeni w mitraliezy i śmiercionośne karabiny Chassepota skutecznie ich powstrzymywali. Następny dzień był mglisty, przez co Bawarczycy zdołali podprowadzić swoje armaty Kruppa, które pod każdym względem przebijały te, które posiadali Francuzi. Skuteczny ostrzał i manewry oskrzydlające pozwoliły okrążyć przeciwnika. Mimo twardej postawy żołnierzy cesarskich, napór Prusaków wciąż narastał. Zanotowano nawet, że 7 pułk piechoty złożony z Polaków stracił tego dnia 329 piechurów i 23 oficerów. W pojedynczych miejscach trwały jeszcze zażarte boje, ale większość Francuzów uciekła z pola bitwy, porzucając działa i amunicję. Na wieść o porażce Macmon rozpoczął odwrót, a Prusacy ruszyli za nim. Tymczasem 5 sierpnia generał Karl von Steinmetz, bohater wojny z Austrią oraz przyjaciel króla, ignorując rozkazy dowództwa, zmienił trasę marszu 1. Armii Pruskiej. Wkrótce jeden z jego generałów, von Kameke, natrafił na wycofujących się z Saarbrücken Francuzów pod wodzą Frossarda. 6 sierpnia pod Spicheren Prusacy dysponujący 2 brygadami zaatakowali usytuowany na wzgórzach i okopany francuski korpus. Kameke zaatakował od frontu, ale skuteczny ostrzał Francuzów powstrzymał natarcie, a kontratak, mimo morderczego ostrzału pruskiej artylerii, przepędził część żołnierzy niemal aż do Saarbrücken. Jednakże Frossard nie chciał opuszczać bezpiecznych pozycji, przez co nie wsparł natarcia, pozwalając umknąć szansie rozbicia części wojsk króla Wilhelma. Wkrótce do boju włączyły się przybywające oddziały z 2. Armii Pruskiej. Mimo wrogiej nawałnicy ogniowej parły do przodu, a podstawienie bliżej dział Kruppa zaczęło siać spustoszenie w szeregach armii cesarza. Wkrótce kolejne 7 batalionów zaatakowało stanowiska francuskie, a cała dywizja maszerowała w celu okrążenia Francuzów. Mimo lepszej pozycji i początkowej przewagi liczebnej, niezdecydowanie Frossarda sprawiło, że Francuzi zmuszeni byli się wycofać, tracąc w tej potyczce 4 tysiące ludzi, a 2,5 tysiąca dostało się do niewoli. Odnotowano też ogromne zużycie amunicji. Jedna z dywizji wystrzeliła aż 146 tysięcy nabojów. Prusacy swe szaleńcze ataki okupili stratą 5 tysięcy żołnierzy. Tego samego dnia 3. Armia Pruska starła się z wojskami Macmona pod Frosch-Villers. Francuzi ponownie zajmowali silne pozycje obronne, ale dysponowali 50-tysięczną armią, a Prusacy 88-tysięczną. Na samym początku Bawarczycy ruszyli na lewe skrzydło,
gdzie zostali powstrzymani silnym ostrzałem. Następnie generał von Kirchbach, nie licząc się z życiem podwładnych, zaatakował samo centrum wojsk francuskich. Krzyżowy ogień masakrował pruskich żołnierzy, a atak stanął w miejscu. Bawarczycy na skrzydle rzucili się do ucieczki i był to najlepszy moment dla Francuzów, by ruszyć do kontrataku. Jednak znów nie chciano porzucać silnego położenia. Na prawym skrzydle Saksończycy byli tak samo masakrowani jak Prusacy i Bawarczycy. Dopiero podstawienie artylerii pozwoliło rozpocząć przejmowanie inicjatywy na polu bitwy. Francuzi zwolna zaczęli się wycofywać. Jedynie algierskie oddziały walczyły aż do śmierci, gdyż w niewoli również czekała ich tylko śmierć. Gdy przybyły główne siły Fryderyka Wilhelma, przewaga była zbyt duża i MacMahon, mimo rozbijania oddziału wroga, był w coraz gorszej pozycji. By ratować sytuację, wysłano z odwodów 1200-osobowy oddział kawalerii. Jednakże żaden z jeźdźców nie dotarł w pobliże wroga, a 800 z nich padło pod zmasowanym ostrzałem karabinów. Francuska prawa flanka uległa panice, ułatwiając Prusakom atak ze skrzydła. Z lewej strony również dążono do okrążenia, stąd panika w szeregach MacMahona nabierała coraz większych rozmiarów, aż w końcu zarządzono odwrót. Walki dobiegły końca. Pole bitwy było usiane ciałami poległych. Francuzi tego dnia stracili 11 tysięcy ludzi, 30 dział, a 9 tysięcy żołnierzy dostało się do niewoli. Większość poległa od ostrzału artyleryjskiego. Przykładowo jeden z batalionów bawarskich zużył aż 56 tysięcy nabojów, zabijając przy tym mniej niż 200 Francuzów. Straty pruskie dochodziły do 11 tysięcy poległych i rannych. Armia MacMahona została rozbita i całkowicie odcięta od armii Renu. Von Moltke dążył do jej okrążenia, przez co nowo głównodowodzący armii francuskiej, François Bazaine, zarządził odwrót 200-tysięcznej armii w stronę Chalon. Mimo że każdy dzień był na wagę złota, dopiero po tygodniu wymaszerowano z Metz. Armia Prus ruszyła w ślad za nimi. Do kolejnej bitwy doszło pod Mars-la-Tour. Scenariusz wyglądał tak samo jak w poprzednich starciach. Niecierpliwi pruscy dowódcy atakowali małymi siłami, Francuzi masakrowali ich ostrzałem z karabinów, po czym bezczynnie czekali na swych pozycjach. Artyleria po stronie pruskiej skutecznie raziła obrońców. Dokonano nawet śmiałej szarży kawalerii, podczas której zginęło 420 jeźdźców, ale udało się tym sposobem uciszyć działa francuskie. Z czasem kolejne oddziały dołączały do walki. Pod Mars-la-Tour koncentrowało się coraz więcej piechoty, która wkrótce ruszyła do natarcia. Mimo morderczego ostrzału parto do przodu. Wkrótce kolejne baterie włączyły się do walki po stronie pruskiej. Wieczorem doszło na lewym skrzydle do bitwy kawaleryjskiej, a oddziały pruskie coraz bardziej zbliżały się do Francuzów, którzy wkrótce wycofali się w stronę pozycji Bazena. Mimo że siły cesarskie wciąż miały przewagę liczebną, nie zaatakowano wroga. Noc przerwała działania. Jeden z francuskich oficerów nazwał tę bitwę wielkim pojedynkiem artyleryjskim. Wskutek ran, śmierci i dezercji, z dalszych działań wojennych zostało wyłączonych ponad 30 tysięcy żołnierzy. Wojska króla Wilhelma kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa. Władza Napoleona III chwiała się w posadach, a jego armia, jak i samo cesarstwo, było o krok od upadku.